W informacjach piotrkowskich czas na sport. KGHM Metrako Zagłębie Lubin umocnił się na prowadzeniu w tabeli Superligi Kobiet. Podopieczne Bożeny Karkut okazały się lepsze w szlagierowym spotkaniu siódmej kolejki, które dostarczyło piotrkowskim kibicom niesamowitych emocji. Pierwsza połowa należała do przyjezdnych. Piotrkowianie radziła sobie z wysoką, agresywną defensywą Zagłębia i w pierwszej połowie rzuciła zaledwie 7 bramek. To, że lider zdobył tylko o 4 bramki więcej, to w dużej mierze zasługa bramkarki Piotrkowi Beaty Kowalczyk, która zanotowała wiele widowiskowych interwencji. Lubinianki zdecydowanie lepiej zaczęły także drugą odsłonę spotkania i w 44 minucie wygrywały już 17-11. Wydawało się, że Piotrkowia nie jest już w stanie nawiązać walki, ale w tym właśnie momencie gospodynie wrzuciły tak zwany piąty bieg. Przy momentami ogłuszającym dopingu publiczności Piotrkowia zaczęła odrabiać straty. W 54 minucie doprowadziła do remisu 19-19. Wyrównującego gola rzuciła Agata Wypych, która wykorzystała świetne podanie debiutującej przed piotrkowską publicznością Aleksandry Mielczewskiej. Dwie następne bramki zdobywa jednak Zagłębie. Szansę piotrkowianek podtrzymała zaskakującym strzałem z tak zwanego biodra Inna Krzysztoszek. Na kilkanaście sekund przed końcem gospodynie odzyskały piłkę, ale na wyrównanie zabrakło już czasu. Rzut ostatniej szansy Sylwii Lisewskiej trafił w boczną siatkę i lubinianki mogły cieszyć się ze zwycięstwa. Brawa należą się jednak obu zespołom. No wielka szkoda, bo w tej końcówce naprawdę byłyśmy blisko. Tym bardziej, że w drugiej połowie przegrywałyśmy już 17-10 i wydawało się pewnie co po niektórym, że już jest po meczu, bo jednak to była przewaga Zagłębia dosyć zdecydowana. My jednak pokazałyśmy charakter, naprawdę. Dogoniłyśmy Zagłębie, był remis. No i zabrakło tej jednej bramki do remisu. No, wielka szkoda, bo no, tak blisko chyba już dawno nie byłyśmy. I mówię, no i wyszłyśmy z tego minus 7 na remis i no szkoda. No. Z ręką na sercu trzeba sobie powiedzieć, że Piotrków zawsze walczy. No to nie, one nie wychodzą, się nie kładą, bo były takie etapy w tym meczu, gdzie była różnica 5-6 bramek i mogła być dużo wyższa, jednak podjęły walkę i doprowadziły do takiej końcówki, gdzie gdzieś była szansa przynajmniej na remis. Gdzieś tam jeszcze w paru elementach na pewno mamy parę atutów, których do końca nawet dzisiaj nie wykorzystaliśmy, bo zupełnie w tym meczu nie miałam wsparcia, jeżeli chodzi o kadrę Polski obecną. Mam nadzieję, że to się zmieni w następnych meczach, że to drobny przestój, ale cieszę się, że mimo tej nie najlepszej formy kilku zawodniczych zespół no, od początku do końca podjął walkę o te dwa punkty i o utrzymanie lidera przed przerwą. Szkoda tych sytuacji stuprocentowych i przyspanej troszeczkę tej pierwszej połowy, że odskoczyły nam na 7 bramek. Bo podejrzewam, że jakby było tak na styku cały czas i to, jak zaczęliśmy później grać w obronie i to, jak to się mówi, drugi bieg włączyły dziewczyny, to moglibyśmy to wygrać. No, naprawdę byśmy zabiegali, bo widać było brak zdrówka troszeczkę w zespole lubińskim i troszeczkę to, a te niecelne rzuty to była właśnie wynik zmęczenia. No i tak jak mówię, w końcówce meczu tam, no nie mogę podarować sobie tego błędu Ani Szafnickiej, no z przerzutu z prawego rozegrania na lewe skrzydło przy przewadze liczebnej. No takie rzeczy nie mogą być, bo to jest takie niuanse w końcówce meczu decydują o wyniku. No. No co mogę więcej powiedzieć? No szkoda, żałuję, no ale tak jak mówię, trzeba wyciągnąć wnioski, obejrzymy, ja sobie przeanalizuję to wszystko, poprawić pewne elementy i trzeba iść do przodu. No. Ósma kolejka Superligi Kobiet rozegrana zostanie w pierwszy weekend listopada. Przerwa spowodowana jest krótkim zgrupowaniem reprezentacji, która zagra towarzyski turniej w Rumunii. Do reprezentacji po dłuższej przerwie wraca Agata Wypych. Z piotrkowskiego zespołu powołane zostały także Beata Kowalczyk i Sylwia Lisewska. Nieliczni kibice, którzy spodziewali się pierwszej wygranej w tym sezonie piłkarzy Concordii, srodze się zawiedli. Concordia przegrała w żenującym stylu z Ursusem Warszawa 0-3 i spadła na ostatnie miejsce w tabeli trzeciej ligi. Już w drugiej minucie Ursus objął prowadzenie. Rzut wolny z odległości 25 metrów wykonywał Piotr Ćwik. Strzelił dość precyzyjnie, ale na pewno piłka była do złapania. Bramkarz Concordii Michał Kula odprowadził ją jednak tylko wzrokiem. Kula nie popisał się także w 16 minucie, kiedy nie wyszedł do dośrodkowania. Ten błąd wykorzystał Mateusz Goliczewski i Ursus prowadził już 2-0. Concordia próbowała atakować. Nie były to jednak ataki, które mogły zagrozić bramce gości. Po jednym z nich piłka znalazła się co prawda w bramce, ale arbiter meczu dopatrzył się faulu na bramkarzu Ursusa.
Druga połowa należała również do piłkarzy z Warszawy. W 61. minucie skuteczną interwencją popisał się Kula, który obronił rzut wolny. Zmierzającą do bramki piłkę bramkarz Concordii sparował na słupek. Nie miał jednak szans w 76. minucie, kiedy wynik meczu ustalił Sebastian Sikora, skutecznie egzekwując rzut karny. Po co wy gracie, jak wy ambicji nie macie? Takie okrzyki można było usłyszeć z sektora kibiców Concordii na kilka minut przed końcem spotkania. Kibicom trudno się dziwić. Concordia, która jest spadkowiczem z drugiej ligi, miała walczyć o powrót do tej klasy rozgrywkowej. Tymczasem jest jedynym zespołem, który w bieżących rozgrywkach jeszcze nie wygrał i zasłużenie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Niestety przypominam sobie to, co działo się na samym początku, 13 lat temu, jak tutaj przyszedłem z Dariuszem Dzwonnikiem. I tak chyba jest prawda, czasami trzeba spaść na dno, żeby się odbić i znowu iść w górę. Boję się, że to powolutku może ten moment przychodzi, chociaż no, zawsze byłem optymistą i jestem. Jeszcze jest cała runda przed nami, jeszcze kilka meczów do końca tej rundy. Ciężko będzie z tego zespołu w tym momencie cokolwiek wykrzesać. Także tutaj trener Marek Pochopień i dyrektor sportowy mają naprawdę wiele pracy. Myślę, że zima ewentualnie coś może zrobi jeszcze w tym zespole. Na dzień dzisiejszy widzieliśmy, no niestety, dwa błędy na samym początku meczu bramkarza ustawiły mecz, już później było bardzo ciężko cokolwiek odrobić. Brak zaangażowania jest na pewno w tym momencie widoczny. Możliwe, że i brak przygotowania fizycznego to też może się źle odgrywać na zespole i tutaj no, naprawdę tak wspomniałem, pana Pochopienia i pana Majaka czeka ciężki kawałek pracy zimą i no, zaangażowanie może wreszcie wróci, może trzeba zmienić jakieś korekty, zrobić w składzie. Kilku zawodników podejrzewam, że już jest myślami w innych klubach i chyba to też jest jedną z przyczyn takiej sytuacji, jaka w dzisiejszym jest. W 13. kolejce Concordia zmierzy się na wyjeździe z Włókniarzem Zelów. Derby okręgu piotrkowskiego odbędą się w sobotę 30 października o 14. Edward Strząbała poprowadził w poniedziałek trening piłkarzy ręcznych piotrkowianina, ostatniego zespołu w tabeli Superligi Mężczyzn. 72-letni szkoleniowiec zastąpił Piotra Drobka, którego w ubiegły czwartek zwolnił zarząd klubu z Piotrkowa. Zadaniem doświadczonego trenera jest utrzymanie piotrkowskiej drużyny w gronie najlepszych polskich drużyn. Strząbała 5 lat temu obejmował zespół z Piotrkowa w identycznej sytuacji. Wówczas również miał zaledwie 3 punkty na koncie i zajmował ostatnie miejsce w tabeli. Historia zatoczyła koło, bo właśnie te parę lat wstecz przejmowałem tą drużynę, gdzie miała też 3 punkty i była na ostatnim miejscu i udało nam się po prostu utrzymać w ekstraklasie. I teraz też chłopaki są na ostatnim miejscu, chociaż ta różnica do następnych drużyn nie jest taka duża. Niemniej jednak no, trzeba tych chłopaków jakoś obudzić, zgrać z sobą, wyzwolić jakąś agresję, bo w tym roku liga jest wyjątkowo ciężka, wyrównana. Jest bardzo ciężko o punkty. Dlaczego? Bo dominują dwie drużyny. Dominują Vive Kielce i Płock, którzy mają komplet. Natomiast może za nimi troszeczkę tym doświadczeniem z ubiegłego sezonu Kwidzyn, jest za nimi też trochę więcej punktów, ale później jest ciężko o punkty, także dosłownie 2-3 punkty mogą mieć bardzo duże znaczenie, żeby wejść do ósemki. Piotrkowianin 7 listopada zagra we własnej hali z Warmią Olsztyn. Później zmierzy się na wyjeździe ze Stalą Mielec, a następnie zagra u siebie z Miedzią Legnica. Tu, gdyby doszedł ci po urazach, jeszcze Skalski, przecież to jest dobry obrońca i no, jeśli Wuszter będzie w pełni sił, bo trochę narzeka powiedzmy Achillesy i ta ekipa cała będzie zdrowa, to zgadzam się, że to jest niezła ekipa i po prostu jeśli wyzwolimy u nich to, co mają dobre, a popracujemy nad obroną, żeby z tej agresywnej obrony, a bramkarze w sumie Matulski umie odbić,
Tak samo Nerw jest dobrym bramkarzem i pociągniemy szybki środek, a będzie dobra obrona, no to myślę, że ludzie zaczną przychodzić tu i na męską piłkę ręczną, bo dziewczyny są wyżej i wstyd jest dla chłopaków, dla nas, żebyśmy my byli tak nisko. W związku z tym postaramy się przez najbliższe kolejki zagrać trochę lepiej. Z trenera Edwarda Szumbałę znamy, przecież już nas raz z opresji wybawił, gdzie też mieliśmy 3 punkty pod koniec sezonu i zespół utrzymaliśmy w najwyższej lidze rozgrywkowej. No myślę, że ten drugi raz też będzie szczęśliwy. No i życzę mu wszystkiego najlepszego, jak również zespołowi i nam jako zarządowi, aby te nasze ciche marzenia się spełniły i byśmy w tej Superlidze zostali, bo nie jest to 4., 3. liga, jest to najwyższa liga w Polsce. No i jest się czym cieszyć, jest się czym pochwalić. No i dobrze by było, żeby ta liga została podtrzymana, a my w tej lidze żebyśmy byli. Było 7 listopada i 16 grudnia. W ciągu tego okresu będziemy musieli rozegrać 7 spotkań, z czym 5 spotkań będzie na miejscu, więc no jest to dużą też zaletą dla nas, że no może to własne boisko, co nam zawsze pomagało i nasi kibice wesprą nas na tyle, że damy radę. No wszyscy chcemy zwycięstwa, każdy się cieszy z sukcesu, no niestety porażka ma tylko jednego ojca, jestem nim ja, no i no cóż, no wezmę na barki, jeżeli się nie uda, mówi się trudno, tak? Strząbała, najbardziej doświadczony polski trener, w tym sezonie prowadził już zespół w Superlidze. Po 5 kolejkach został jednak zwolniony z Miedzi Legnica. Dziś to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Kolejne informacje piotrkowskie w piątek. Bądźcie Państwo z nami. Do zobaczenia.